Witajcie, drogie przedszkolaki. Nie widzieliśmy się zdalnie od mniej więcej roku, ale widzicie, historia znowu zakręciła koło i spotykamy się na zdalnych zajęciach z rytmiki. Pozdrawiamy oczywiście wszystkie przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach i zabieramy się do pracy. Dzisiaj pracować będziemy z piosenką o łyżkarzu, ale zanim powiem wam, kim jest ten łyżkarz, chciałbym, żebyście znaleźli w swojej kuchni taką drewnianą łyżkę, a najlepiej, jeśli byłyby to dwie łyżki. Ja znalazłem takie, jedna troszkę większa, druga troszkę mniejsza, jedna zwykła, druga z jakimś takim uśmiechem, nacięciem i te łyżki przydadzą nam się dzisiaj do tego, żeby zagrać piosenkę o łyżkarzu. No ale właśnie, kto to jest ten łyżkarz? Jeszcze nie tak dawno temu takie łyżki to był podstawowy sprzęt w każdej kuchni. Nie było łyżek metalowych, nie było łyżek jakichś srebrnych, ozdobnych, tylko takie zwykłe, proste, drewniane łyżki stanowiły podstawowy element wyposażenia każdej kuchni. Taką łyżką można było zjeść zupę, taką łyżką można było zjeść kaszę, do tej kaszy można było wrzucić jakieś pokrojone mięso, można było taką łyżką zjeść ziemniaki czy jakąś polewkę, sos. Większość rzeczy jadło się właśnie za pomocą drewnianej łyżki. Widelce nie były tak popularne jak teraz i nie używano ich do jedzenia właśnie na przykład mięsa. Pojawiły się w naszych kuchniach nieco później. No ale takie drewniane łyżki, które też dość szybko się zużywały, ktoś musiał robić i robił je właśnie łyżkarz. Posłuchajcie teraz piosenki o łyżkarzu, czyli o kimś, kto przygotowuje takie drewniane łyżki, kto takie drewniane łyżki wykonuje, a nie jest to wcale łatwa praca. Łyżkę strugać rzecz niełatwa, każdy ci to powie. Od tak trudnej pracy może się zakręcić w głowie. Najpierw gałąź znajdź bukową, potem ostry nożyk. Strugaj żwawo podśpiewując, aż łyżeczkę stworzysz. Gdy już łyżka jest gotowa, można mieszać kaszę, a dziś będzie instrumentem w tej orkiestrze naszej. Najpierw gałąź znajdź bukową, potem ostry nożyk. Strugaj żwawo podśpiewując, aż łyżeczkę stworzysz. Zauważyliście zapewne, że kilka razy w tej piosence pojawił się taki rytm. W zasadzie po każdej zwrotce i po każdym refrenie taki właśnie rytm grałem na gitarze. No i w słowach piosenki usłyszeliście również w drugiej zwrotce, że łyżka będzie dzisiaj instrumentem w naszej orkiestrze. No bo słuchajcie, jeśli nie mamy pod ręką żadnego profesjonalnego, prawdziwego instrumentu, to takie łyżki, które wydają dźwięk, również mogą być instrumentami. I zachęcam was do tego, żeby spróbować dzisiaj ze mną zagrać właśnie na łyżkach. Ale zanim to zrobimy, to tak jak prawdziwi, profesjonalni muzycy, przypomnijmy sobie, jak to zapisuje się muzykę. No właśnie, żeby zapisać muzykę, trzeba znać nuty. Pamiętacie, w przedszkolu na zajęciach z rytmiki uczymy się od czasu do czasu, jak nazywają się różne nuty. Z pewnością pamiętacie, że ta nutka pełna w środku z taką prostą laseczką to ćwierć nuta. Natomiast taka, również pełna, ale z dodatkową chorągiewką,
to ósemka. A więc dwie podstawowe nuty, które każdy z Was już, mam nadzieję, pamięta. Ćwierćnuta i ósemka. Kiedy widzimy ćwierćnutę, mówimy słowo ta. Kiedy widzimy ósemkę, mówimy sylabę, słowo ti. Ułożymy sobie zatem teraz ten nasz rytm, ten rytm, który usłyszeliście w piosence. Ułożymy go sobie z wykorzystaniem nut. Przyjrzyjcie się teraz tutaj. Myślę, że będzie dobrze widać. Ta, ta, ti, 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 ti. Ta, ta, ti, 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 ti. Jest to właśnie ten rytm, który grałem dla Was przed chwilą na gitarze, który był w naszej piosence i po refrenach, i po zwrotkach. Dwie ćwierćnuty, a więc ta, ta i cztery ósemki. Ti, 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 ti. Pamiętajcie jednak o tym, że ósemki to są nutki, które są trochę krótsze od ćwierćnut. Więc będziemy mówić dłuższe ćwierćnuty. Ta, ta i krótsze ósemki. Ti, 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 ti. Ta, ta, ti, 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 ti. Dobrze, więc skoro znacie już rytm, który będziemy wygrywać na instrumentach w naszej piosence, to myślę, że pora poprosić Ryśka o to, żeby pomógł nam nauczyć się tej piosenki, no i żeby pokazał Wam, w jaki sposób odgrywać ten rytm w tej piosence. Cześć, Rysiek. Cześć, tata. Przywijaj się z przedszkolakami. Cześć, przedszkolaki. Pomożesz dzisiaj nauczyć nasze przedszkolaki jednej piosenki? Tak. A pamiętasz piosenkę o łyżkarzu? Nie. Nie pamiętasz? A wiesz, kto to jest łyżkarz? Tak. Kto to jest łyżkarz? To ktoś taki, który robi drewniane łyżki. A, dokładnie. No i o takim łyżkarzu nauczymy się dzisiaj piosenki. Powtarzaj za mną. Łyżkę strugać rzecz niełatwa. Łyżkę strugać rzecz niełatwa. Każdy ci to powie. Każdy ci to powie. Od tak trudnej pracy może... Od tak trudnej pracy może... się zakręcić w głowie. Się zakręcić w głowie. I potem jest taki refren. Najpierw gałąź znajdź bukową... Najpierw gałąź znajdź bukową... Potem ostry nożyk. Potem ostry nożyk. Strugaj żwawo podśpiewując... Strugaj żwawo podśpiewując, aż łyżeczkę stworzyć. No, czyli jednak pamiętasz trochę. Refren był tak. Najpierw gałąź znajdź bukową, potem ostry nożyk. Strugaj żwawo podśpiewując, aż łyżeczkę stworzysz. A pamiętasz w piosence? W piosence był taki rytm, tak? I ten rytm chciałbym, żebyśmy się nauczyli dzisiaj grać na łyżkach. To znaczy, żebyś ty nauczył grać ten rytm inne przedszkolaki z naszego przedszkola. Pomożesz? No to dobra. Najpierw masz nuty. I z tych nut trzeba ułożyć rytm, który będziemy grać. Ten rytm brzmi tak. No, super. Ułożyłeś bardzo dobrze. Czekaj, spróbujemy tutaj zrobić zbliżenie. Ułożyłeś bardzo dobrze. Powiedz mi, czy pamiętasz, jak się te nuty nazywają? Ti, ti, ti. Ale chodzi mi o nazwy. Te nuty bez chorągiewek to były? Ćwierć nuty. Ćwierć nuty. A te z chorągiewkami to? Nuty. U, sem, ósemki. Czyli te pierwsze dwie nuty to są ćwierć nuty, a te cztery to są ósemki. Kiedy widzimy ćwierć nutę, to mówimy sylabę ta. A kiedy widzimy ósemkę, mówimy sylabę ta. Kiedy widzimy ósemkę, mówimy sylabę ti. Ti. Czyli ta, ta, ti, 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 ti. Spróbujesz sam? Ta, ta, ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta. Oj, dokładnie tak. Ta, ta, ti, 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 ta,
teraz proszę bardzo, trzymaj dwie łyżki i za pomocą tych łyżek spróbuj zagrać ten rytm razem ze mną, dobra? Mhm. Gotowy? Tak. No to uwaga. Trzy i... Dobra. Mhm, tylko równo. Jeszcze raz. Ta, ta, ti, 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 ta, ta, ti, 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 ti. Okej. I teraz tak, ja będę śpiewał piosenkę o łyżkarzu, a ty wtedy, kiedy usłyszysz, że gram ten rytm, zagraj go razem ze mną, na łyżkach, okej? No i oczywiście, jak będziesz pamiętał piosenkę, to śpiewaj ją ze mną, dobrze? Tak. Wszystkie przedszkolaki grają też razem z nami, dobra? Tak. No to zaczynamy. Zaczynamy od naszego rytmu. Gotowy? Mhm. I... Łyżkę strugać rzecz niełatwa, każdy ci to powie. Od tak trudnej pracy może się zakręcić w głowie. Najpierw gałąź znajdź bukową, potem ostry nożyk. Strugaj żwawo, podśpiewując, aż łyżeczkę stworzysz. Dobra, i druga zwrotka jest taka. Gdy już łyżka jest gotowa, można mieszać kaszę, a dziś będzie instrumentem w tej orkiestrze naszej. Najpierw gałąź znajdź bukową, potem ostry nożyk. Strugaj żwawo, podśpiewując, aż łyżeczkę stworzysz. Dobra, okej. Okay. Odłóż łyżki. Nie składaj nut, nie składaj nut. Przypomnij jeszcze dzieciom, te dwie pierwsze nuty, jak się nazywają? Te dwie pierwsze. Ćwierć nuty, a te cztery następne to? Ósemki. Kiedy widzimy ćwierć nutę, to mówimy sylabę. Ti, ta. Ta, a kiedy widzimy ósemkę, mówimy sylabę. Ti. Ti. Bardzo dobrze. No to pożegnaj się z przedszkolakami. Może jeszcze się zobaczymy na zdalnych zajęciach z rytmiki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.